he's no good to me dead. Czołem waszmościom i waszmościankom, z tej strony Warhaper. W dzisiejszym odcinku złożymy sobie przykładowych dworskich i bezbędnego przedłużania. Przejdźmy sobie do wyszukiwarki kart. Ja już tutaj stworzyłem ten plik dla talii. Dworcy to przede wszystkim karmazyni i niewiasty i duży dociąg kart. Dlatego jak zobaczycie jakąś kartę, która dobiera kartę u dworskich, od razu starajcie się ją umieścić w swoim kredensie. Oczywiście to jest takie główne założenie dworskich. Nie musicie z niego korzystać, ale ja na przykład pana Bartłomieja od razu sobie ludzkiego umieszczę w kredensie. Gastona książę Orleanu obowiązkowo dodaję do kredensu. Ok, tutaj komunikat. I jeszcze były inne karty. Jak widzicie, sam wpływ polityczny mówi: czyn odrzuć kreskę, dobierz jedną kartę. Wiem, to może być troszeczkę nudne niekiedy, ale chodzi o dobieranie kart. Co do tego warto zaznaczyć, że korzystając z Elekta, warto zaznaczyć, że na przykład taki Mikołaj Daniłowicz też pośrednio dobiera karty, bo oznaczamy nim Elekta i dobieramy sobie wtedy karty, dlatego warto go dodać do kredensu. Lećmy sobie dalej. Okay. Zapomniałem kliknąć zapobiegaj temu komunikatowi. Królewszczyzna, karta, która będzie posesją i nam dobierze kartę, jak najbardziej dodajemy do kredensu i tutaj zaznaczymy sobie zapobiegaj komunikatowi. Czy są jeszcze jakieś karty, które dobierają karty? Niestety dworskimi nie gram na co dzień, nie za bardzo wiem, ale zaraz do tego dojdziemy. Może sobie teraz po dobieraniu kart przemyślmy sobie, co by tutaj jeszcze do tego można było wrzucić. O właśnie, chodziło mi jeszcze o Teresę de Rohan, która wyszukuje w kredensie kartę, jaką się nam podoba. Dajemy ją obowiązkowo do kredensu. Czy my tutaj mamy jeszcze coś do dobierania kart utworskich? Zdaje się, że nie. Więc teraz możemy śmiało pomyśleć sobie już, czym chcemy grać. Ja myślę, że fajnie się gra niewiastami. Aczkolwiek tutaj złożymy sobie takich bardziej karmazynów, żeby pokazać wam moc karmazynów. Oczywiście niewiasty znajdą się w tym kredensie jak najbardziej, ale karmazyni będą tutaj stanowić trzon. Więc mamy już trzech karmazynów. Przydałby się tutaj jeszcze karmazyn, który... O właśnie, kiedy jest oznaczony, przeciwnik musi zapłacić, aby zaagitować, to jest bardzo fajna kontrolna karta. Co tutaj pan Adam Kisiel? Kiedy postać przeciwnika wyzywa na pojedynek, do pojedynku nie dochodzi, chyba że przeciwnik odrzuci jedną kreskę. Pan Kisiel w sumie mógłby wylądować w naszym kredensie. Pani Anna Schönfeld. Pani Anna Schönfeld będzie dobrym dociągiem pieniędzy w trakcie rozgrywki. Na pewno pani Franciszka de la Châtre, niestety nie wiem, czy dobrze wymawiam, przyda się nam do negowania agitacji przeciwnika. Tutaj pan, który nie może uczestniczyć w pojedynkach, pan Jakub Weicher, jak najbardziej do karmazynów będzie idealną postacią. I może mam taki pomysł, żeby zrobić taką lekko bojową tą talię. Pan Jan sobie, pan Zamojski. On będzie miał 8 szabli w takim układzie. Kiedy wchodzi do gry, odrzuć. Dobra, pan Osoliński sobie podarujemy. Co ta pani? Ta pani jest przede wszystkim niewiastą karmazynu. Twoje postacie zyskują zdolność replika. Zaznacz odrzuć, kiedy postać przeciwnika wyzywa na pojedynek. Do pojedynku nie dochodzi. Twoje posesje zyskują taką zdolność, kiedy ona jest na stole. Pani Ketter jest bardzo ciekawa postać. Tutaj kolejna pani karmazyn Maria Ludwika de Gonzaga. Bierzemy oczywiście, nie chcemy, żeby przeciwnik dobierał za dużo kresek. Co my tutaj jeszcze mamy? Pospolity pod starości, który ma +1 za każdego karmazyna w twojej kompanii, to nie za bardzo. To jest dosyć ciekawa karta, polityczny mariaż do usuwania nie
niesprzyjających nam postaci przeciwnika. Rybu też ciekawa karta do zmniejszania u przeciwnika możliwości właśnie w postaci unieobecniania postaci. Siódma pieczęć. To karta, którą warto mieć w kredensie, żeby wyciągać sobie i może można sobie wyciągać jakieś postaci. Pan Ostróżka, który nie agituje, co prawda, ale nie bierze udziału w pojedynkach. I za dukat drobiazgu możemy sobie kreseczkę wyciągnąć. Pan Stanisław Potocki. Czy ten Potocki rozdysponuje dwa zaczniki między postaciami twojej kompanii? Do pojedynku nie dochodzi. Taka ciekawa opcja, dorzućmy sobie go też. Tutaj jest, kiedy wystawiasz karmazyna, dobierz jedną kreskę. Więcej jakby. Tutaj mamy wysadzenie twierdzy. To jest też ciekawa opcja dla karmazynów. Oni będą stali, blokowali dużo i mogą wtedy sobie odbierać, zabierać kreski. Aczkolwiek ja wolę, może to tak, w sumie można się nad tym zastanowić. Wsadzimy sobie to jako taki finisher, że tak się wyrażę. Jeszcze musimy sobie wziąć na pewno przy pieniądzu, który da nam możliwość zabierania kresek za pieniądze. I teraz sobie zrobimy dosyć większy jakiś dochód, ale przede wszystkim jeszcze musimy obczaić karmazynów. O, na koń też jest bardzo fajnym efektem, żeby pojedynki, żeby nam nikt nie przeszkadzał w pojedynkach. Co my tu jeszcze mamy? Kiedy wystawiasz karmazyna, przeciwnik odrzuca kreskę, możesz rzucić 4 dukaty, aby odrzucił kolejną. Czy ja wiem, czy to jest nam tak potrzebne? Johannes Kazimierus Rex jest ciekawą kartą. Gdy wystawiasz postać, zarząd posesję z tą kartą, dobierz kartę, a następnie odrzuć kartę z dworu. O, proszę. Gość w dom, jak najbardziej do przewijania kredensu. Johannes Kazimierus Rex jest negacją efektu. Można go dorzucić tak na zaś, że tak się wyrażę. Czy my będziemy posesjować dużo? No właśnie tu jest problem u dworskich, bo można dobierać dużo kart za pomocą samego elekta, a można też podrzucać tam włości. Nie, to sobie wrzućmy jednego Dominika. I co robił jeszcze Albus? Dochód tej posesji dodatkowo plus 2 za każdy taki znacznik. Kiedy wchodzi do gry, połóż znacznik dwie karty za każde dwie posesje, które kontrolujesz. To sobie dorzućmy, bo będziemy zaraz dorzucali trochę więcej posesji. I teraz zobaczmy sobie, jakie mamy opcje karmazynów. Słowa kluczowe, gdzie są słowa kluczowe? Czy są jacyś tutaj panowie karmazyni, którzy nam wspomogą rozgrywkę, że tak powiem. I są bezfrakcyjni przede wszystkim. I tak. Na razie się nie rzucam na Habsburgów. Na Habsburgów będzie kolejny odcinek. Ja myślę, że tutaj sobie weźmiemy na przykład pana Krystiana Piasta. Dlaczego bierzemy pana Krystiana Piasta? Żeby pozbywać się karmazynów przeciwnika i żeby nam nikt nie pozbywał się karmazynów. Fryderyk Wilhelm Hohenzollern jako zaznaczacz ogólny, że tak powiem, zaznaczarka ogólna. Katarzyna, która jest niewiastą karmazynem, może byśmy ją wzięli, aczkolwiek nie jestem pewien, to dorzućmy sobie tylko tych dwóch na razie. I teraz to, na czym chciałbym w sumie bardziej oprzeć ten kredens, to posesje. Tutaj to odznaczymy. I teraz posesja. Proszę bardzo. Weźmiemy sobie takie proste posesje, które negują agitację i pomagają w szybszym podłączaniu włości. Czyli na przykład dworek na włościach sobie weźmy. Do dworskich jak najbardziej. Czy sobie weźmiemy Gdański? Nie za bardzo. Hejna, Lica, Gorlorieta, Karczma, Budzyń jako negowacz jakichś tam agitacji niedobrych. Komnaty architekta do wyszukiwania posesji. Na pewno weźmiemy sobie pod czerwonym złotem, które dobiera x dukatów, gdzie x to cecha kresek, a nasi karmazyni to są grube ryby i mają po 3 kreski. Dorzućmy sobie do tego skład win. Dorzućmy sobie do tego może, o właśnie, warownie, wieże,
Wierzę, że nie wierzę. Więzienie sobie dorzućmy jako przeszkadzarkę. Zgliszcza możemy sobie dorzucić jako ekstra przeszkadzarkę. I jeszcze pójdźmy w bezfrakcyjne efekty, bo kontrolka nie polega tylko na tym, że są postacie, których nie można dorwać, czy jakoś tak, ale i na jakichś też efektach, które będą negowały i blokowały przeciwnika. Może efekty, Wojtku, włącz. Proszę bardzo, efekciki. Tutaj weźmy sobie na przykład pod lupę amnezję, żeby przeszkadzać przeciwnikowi. Bójdy i bajanie jak najbardziej. Coś za coś się też przydaje, no na pewno. Dalej, waszmość do mnie, sługi moje. Gdzie diabeł mówi dobranoc? To jest też dobra karta, jakby nas atakował jakiś mega wysyp. Warto sobie ją wsadzić. Szukamy teraz, o właśnie, liberum veto, czyli takie czyste blokery, które mają nam pomagać, nie wydaje mi się, i przeszkadzać przeciwnikowi. Możemy sobie dorzucić oratora. Odwrócenie uwagi jeszcze zobaczymy. Zaraz to wszystko poukładamy w formie bardziej, że tak powiem, liczebnej. Prawie ci się udało rozkaz i jest jedna z salwa, też sobie zobaczymy, co tam się z tego wykluje. Ja tak teraz rzucam tych kart trochę dużo i nadmiernie. Trudne czasy, możemy zobaczyć, czy się nam zmieszczą, i właśnie wam kury macać, które będą przeszkadzały przeciwnikowi w agitacji, i właśnie skiep, który będzie odrzucał, spowodował odrzucanie kresek. I to są chyba wszystkie karty, które bym chciał mieć na razie do dworskich. Oni raczej nie będą może aż tak mega mocną talią, jakby byście chcieli, ale myślę, że na początek możecie sobie spróbować zobaczyć mniej więcej, o co chodzi. I zobaczmy, ile myśmy tego uzbierali. Jezus Maria, że tak powiem. 50, w tym 21 efektów. Postaci jest 17. To całkiem nieźle. Dobra, edytujmy sobie to. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Zacznijmy sobie może od postaci. Adam Kisiel. Adam Kisiel jest raczej nie bardzo potrzebny. On będzie tylko negował tamte agitacje. Nie, przepraszam, wyzywanie na pojedynki. Aleksander Koniec Polski przeszkadza w agitacji. Na pewno weźmiemy sobie dwa razy Bartłomieja Rudzkiego, Wejdera tak zwanego. Weźmiemy sobie dwa razy Piasta. Dlaczego tych dwóch panów? Jeszcze gdzie jest pan Gaston? Gaston też. Ci dwaj panowie, pan Rudzki i książę Orleanu, dobierają nam karty. A pan Piast jest ważną postacią o tyle, żeby był na stole, i żeby nam nikt nie wystawił takiego pana i nie robił kuku. Nawet mógłbym się pokusić o to, że pana Piasta byśmy wsadzili w większej ilości. Dodaliśmy trzy postacie. Myślę, że 20 postaci u dworskich to jest już nawet trochę za dużo. I teraz tak. Mamy tutaj pewien dylemat, bo mamy efekty, które będą przeszkadzały przeciwnikowi, i mamy posesje, które przeciwnikowi też mocno przeszkadzają. I w tej wersji skłaniałbym się bardziej ku temu, żeby wyeksponować te wszystkie posesje, które przeszkadzają przeciwnikowi, czyli weźmiemy sobie 3 razy wieżę, 3 razy warownię, 2 razy więzienie, mi się wydaje, 2 razy zgliszcza nawet. Po czerwonym złotem 3 razy, będzie tutaj dużo posesji, 2 razy skład win. Królewszczyzna może nawet 3 razy. Komnata architekta 2 razy, karczma budy niech zostanie 1, dworek na Włościach 2 razy, alwus. Tym alwusem jest taki pewien problem, bo jak on wyjdzie na początku, a będzie mało posesji, to będzie mało zarabiał, a jak wyjdzie później, to będzie zarabiał dużo. W sumie to można wywalić ten skład win i zobaczyć, jak działa alwus. Rywuł jest dosyć bezpiecznym i mało trudnym do zanegowania moderunkiem. Dobra, zapiszmy sobie zmiany, bo ja nie muszę ogarnąć mniej więcej 66 kart. No, wyszło 20 postaci, 23 posesje. Trochę dużo tych posesji. Trzeba będzie skrócić ich liczbę, mi się wydaje nawet. Może sobie weźmy jedną mniej wieżę. Weźmy sobie jedną mniej. No i tutaj jest właśnie ten problem. Karczma budzy nie jest tak do końca mi potrzebna. Komnata architekta. No do. Dobra, zostawmy sobie 20 posesji, o. Zgliszcza wywalimy.
Wystawimy sobie takie, na które nie wydajemy w ogóle przez koszt za zanegowanie czegoś, nie będziemy wydawać na to w ogóle jakichś tam kosztów, ponosić kosztów. I teraz zostaje nam tutaj ta kupa efektów. Więc tak, na pewno chcemy długo trzymać się z kreskami, więc wam kury macać, które będą pozwalały agitować nam jako karmazynom, przydadzą się bardzo. Orator myślę, że spokojnie 3 razy możemy wsadzić. Polityczny mariaż w 2 kopiach na pewno. Rozkaz zaznaczania przeciwnika wyrzućmy sobie na razie, nie jest nam potrzebny. Salwa też nam się nie przyda. Przy pieniądzu jest dosyć dobrą opcją, wsadzilibyśmy sobie to 3 razy. Zrezygnujmy zatem z wysadzenia twierdzy. Trudne czasy, to się jeszcze zastanówmy. Owiem, tutaj jeszcze by się przydało, żeby pani Teresa de Rohan była w większej ilości kopii, nieco. Co my tutaj mamy? Bójdy i bajania, amnezja. Dobra, amnezję sobie zrezygnujmy, coś za coś sobie zrezygnujemy. Bójdy i bajania wróćmy w 3 kopiach. Gdzie diabeł mówi dobranoc się przyda. Gość w dom. Może dorzućmy do 2. Pana Johannesa Kazimirusa Rexa wywalmy. Na koń do przerywania pojedynków. Przyda się to z 2 razy, mi się wydaje. Nie wydaje mi się, z kolei wywalimy. Odwrócenie uwagi. Czy to jest takie potrzebne? Nie mamy tutaj aż tak dużo kobiet, więc odwrócenie uwagi na razie wywalmy sobie. Właśnie tak powinno się składać talie, czyli wybieracie sobie dużo opcji, potem składacie z tego deck. Musicie zdecydować, co chcecie, czego nie. Prawie ci się udało, przydałoby się 3 razy w sumie. Musicie zdecydować, co chcecie. Ta 7 pieczęć jeszcze 3 razy. Zobaczmy, ile nam wyszło kart. Pewnie nic się nie zmieniło w ilości. Jeszcze gorzej, 72 karty wyszły. To jest niedopuszczalne. Właśnie o to chodzi. Wybieracie sobie na początku dużo ciekawych kart, ale i tak wszystkich nie zmieścicie. Tak jak mówiłem, 60 kart to jest bardzo optymalna liczba. Lepiej się jej trzymać. Dlatego trzeba będzie tutaj teraz właśnie zrezygnować z niektórych rzeczy. W trakcie gry musicie sobie zapamiętać te karty mniej więcej, które chcielibyście użyć. W trakcie gry sobie przetestujecie najpierw jedną część, potem możecie sobie wymienić, przetestujcie sobie drugą i wtedy zadecydujecie, co tak naprawdę byście chcieli, z czym się wam lepiej grało, z czym mniej. No i ja tutaj myślę, że przydałoby mi się, no dobra, mniej na pewno, prawie ci się udało, trudne czasy, dobra, pomijmy te trudne czasy, gość w dom. Tutaj jeszcze do tych nieszczęsnych musimy się wrócić po sesji. Wyrzucimy jedno pod czerwonym złotem, jedną królewszczyznę wyrzucimy. Te rywuły. Czy te rywuły by się przydały w sumie, ale nie jestem pewien. Dobra, właśnie skiep, walmy to w cholerę. Pójdy i bajania. To akurat w 3 kopiach bardzo jest przydatne. Gość w dom. Tylko ten gość w dom jest taki potrzebny. Dobieranie kart, przewijanie kredensu. No dobra, z tego sobie możemy zrezygnować, jednego oratora mniej możemy dać. Teraz sobie zobaczmy, ile mi zostało kart jeszcze do wywalenia. Jeszcze 4 karty, to już nie jest źle. To już nie jest źle. Widzicie tutaj ciekawą proporcję, taką dosyć mocną kontrolną proporcją jest dużo efektów. Tutaj powinno generalnie być więcej tych negujących. Aczkolwiek ja uważam, że można zastąpić niektóre karty niektórymi kartami, ale masło maślane. Dobra, czy to przy pieniądzu sobie zredukujmy o 1 na pewno. Czy my tutaj potrzebujemy te 3 warownie? 1 mniej na pewno potrzebujemy. I tutaj możemy wywalić sobie na przykład sobie pana, bo w sumie nim się nie chcemy, nie będziemy się aż tak bić, nie przyda się nam aż tak bardzo. Jeszcze jedna karta, jedną kartę. Kogo by tu wywalić? Może tego Dominika. Nie no, Dominik zostaniesz w sumie. Dobra, to jedną Teresę de Rohan sobie wycofajmy, zapiszmy sobie to wszystko i powinno być 60 kart. To właśnie. A i właśnie jeszcze strategia. Na dworskich obowiązkowo, nie bez dyskusji dołączacie sobie Primusa Inter Paresa. Gdzie są te strategie? Strategia. Primus Inter Pares, dodaj do kredensu.
Tak się kształtują moi dworscy złożeni w te 20 minut. Tutaj może to być spowodowane tym, że ja ich tak nie do końca ogarniam. To jest przykładowa talia. Nie musicie się, możecie się tym posugerować. Chciałem tutaj zwrócić wam uwagę na to, że karmazyni są razem w kupie wspierani przez niewiasty. Będą mieli dużo posesji, które będą przeszkadzały przeciwnikowi i starały się utrzymać status quo w grze. I tutaj niby to przy pieniądzu ma tam nam pomóc i te wam kury macać mają dać nam możliwości właśnie agitacji i przeszkadzania przeciwnikowi. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego mojego troszeczkę dłuższego materiału o składaniu kart dla dworskich, przykładowego kredensu dla dworskich. W następnym odcinku już zaczniemy sobie składać oczywiście wiśniowieckich. I tutaj mam dla was taką ciekawą, że tak powiem, ofertę. Otóż niedawno otworzył się sklep Sarmata TCG. Sarmata TCG to jest sklep z singlami do weto. Możecie tu sobie kupić jakie chcecie karty. Na przykład jak widzicie tutaj Johannes Casimus Rex, Liberum Veto. A ja wam tutaj zarzucam specjalne hasło, dzięki któremu jak znajdziecie się w tym sklepie, będziecie mieli wszystko tańsze o 5%. Jak wpiszecie sobie Warhammer w kodzie promocyjnym, to dostaniecie zniżkę 5%. Ja dziękuję wam ślicznie za dzisiejszy odcinek. Cieszę się, że wam się podobały poprzednie odcinki. Mam nadzieję, że utrzymuję poziom. Jak nie, to piszcie w komentarzach. Ja z chęcią je wysłucham wszystkie i odniosę się do nich. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wiśniowieccy czekają. Czołem, hej!